A, jeszcze jedno, muszę dowiedzieć się po prostu, ile było łapek w górę pod ostatnim odcinkiem z mojem C. Zobaczmy, 56 łapek w górę pod drugim odcinkiem. Dobra, po prostu zaczynajmy. Siemanencja, tutaj Remixis, witam was w kolejnym odcinku z RealLove na mojemc.pl. Pod poprzednim odcinkiem tutaj wybiliście 56 łapek w górę, widzę. Więc myślę, że to jest najlepsza okazja, żeby w końcu zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj sobie powiem troszeczkę więcej, a zresztą najwięcej tylko i wyłącznie o pracach. Więc ci, co dzisiaj będą oglądać ten filmik, po prostu dowiedzą się tylko coś o pracach. Także nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Do Minecrafta tak naprawdę teraz ogólnie nie wejdę, natomiast po prostu powiem tutaj wszystko i bardzo krótko o tych wszystkich pracach, które się znajdują na tym serwerze, bo po prostu czasami sobie zadajecie pytania, która praca jest najlepsza. I dzisiaj wam odpowiem na to pytanie. Filmik będzie wyglądać w ten sposób, że będę po prostu mówić o każdej pracy osobno, ile zarabiam i co takiego charakterystycznego jest i ogólnie jakieś koszty narzędzi, które tam są potrzebne do wykonywania tej pracy. Warunki są następujące. Sprawdzają te wszystkie prace bez żadnych poziomów inteligencji bibliotekarza. No i jeżeli ewentualny mój mnożnik rangi YouTuber jest uwzględniany, a zapewne nie za bardzo, bo zresztą razy jeden, czyli jest domyślnie, więc nie powinno być jakichś przekłamań zarobkowych. Tak samo powinien zarabiać ktoś z rangą gracz. No i nie będę tutaj ogólnie mówić dolarki, tylko złotówki. Ja myślę, że to jest chyba tyle, co trzeba wiedzieć po prostu na początek, także jedziemy po kolei. No to może zacznijmy od śmieciarza. Śmieciarz to jest praca ogólnie, która polega na tym, że po prostu kupujemy sobie worek za 5 zł i sobie jeździmy po mieście. No i przede wszystkim w tej pracy ogólnie polecam samochód, powiem nawet bardziej rekomenduję samochód. Worek taki jeden wystarczy co najmniej na 5 opróżnień. Za worek można zarobić od 6 do 20 zł, co daje średnią tak około 13 zł. Dodatkowo, żeby łatwiej szukać worków, po prostu trzeba kupić GPS-a, który kosztuje 100 zł. No więc myślę, że ewentualnie długoterminowe zarobki będą nawet duże, jak się raz kupi GPS-a i tylko co 5 opróżnień kupi się kolejny worek. Następną pracą to jest mechanik. Mechanik polega na tym, że po prostu mamy samochody fioletowe obok miejsca pracy i trzeba po prostu kopać jakieś bloki, które się na nim znajdują w celu naprawy. Żeby w ogóle naprawiać, trzeba kupić narzędzia, które kosztują 50 zł. No i ewentualne zarobki, które tutaj udało mi się zebrać, to jest między 2 a 30 zł, czyli to jest średnio tutaj za samochód 15 zł. Najbardziej opłaca się tutaj kopać bloki, czyli na przykład takie właśnie stylu blok węgla, który jest tam jako opona. Naprawa jest bardzo powolna i może trwać minutę, więc no zarobki są może za samochód 15 średnio złotych, ale to idzie mimo wszystko i tak bardzo powoli, ponad minutę. No ja w ogóle jeszcze zapomniałem ogólnie powiedzieć, że takim najważniejszym wyznacznikiem w jakości i szybkości pracy jest jedna minuta. Więc do tej minuty bardziej dostosowywałem to wszystko. Następną pracą, którą tutaj miałem okazję przetestować, to jest strażak. I tutaj już zalecam po prostu samochód. No bo wiadomo, jak strażacy prawdziwie sobie jeżdżą. Po prostu, no już nie powiedziałem przypadkowo jeżdżą. Jeżdżą po prostu na akcję, więc samochód jest tutaj zalecany. Po prostu trzeba kupić gaśnicę, która kosztuje 50 zł i średnio na 30-40 użyć wystarczy. Za płomień ugaszony gdzieś tam na akcji można zdobyć od 1 do 5 zł. Tym samym jest tutaj duża częstotliwość tych płomieni, więc w jednym miejscu zarobiłem tutaj akurat 30 zł. Mamy tutaj ogólnie również informacje, gdzie się to wszystko pali. A żeby w ogóle zarobić, nie gasić się lewym przyciskiem, tylko prawym przyciskiem. I wtedy się wyświetla na dole, ile się zarobi. Ogrodnik jest to praca, która polega na tym, że ścinamy po prostu liście i naturalnie zdobywamy z nich jabłka i je potem sprzedajemy. I są tutaj różne rodzaje jabłek. Za zwykłe otrzymujemy 2 złote, a za zaczarowane 4 złote. Oczywiście jedną sztukę. Do tego trzeba oczywiście kupić nożyczki, które kosztują 50 zł. No i zużywając tutaj jedne nożyce, zebrałem tutaj 40 zwykłych jabłek oraz jedno zaczarowane przez około 1,5 minuty. Co daje oczywiście łączny zarobek odjąć koszty nożyczek 34 zł. No i jest bardzo częsta i bardzo szybka praca, no i oczywiście losowa, czyli niekoniecznie mogę zebrać te 40 zwykłych i jedne zaczarowane. Po prostu to jest taka jakby wartość średnia z tego, co udało mi się zebrać, więc to jest duża losowość.
No i teraz praca mleczarz, podobno bardzo preferowana praca. No zresztą zobaczmy i powiem wam, co ogólnie tu odkryłem. Butelka w mleczarzu kosztuje 1,50 zł. Za butelkę jakąś napełnioną można zarobić 5 zł. Tak naprawdę odjąć koszt tej butelki 3,50 zł. Jedna sesja taka po prostu w tej z powrotem z 5 butelkami to jest 17,5 zł przez prawie minutę. Można tutaj maksymalnie 5 butelek unieść, ale jest, nie wiem, czy bug, czy coś, że można położyć na ziemi butelki, można zebrać dalej następne butelki i potem te, co są na ziemi, podnieść i będę mieć na przykład 10 butelek we wypiekunku i można normalnie pójść je wymienić. Można oczywiście troszkę to ominąć, mając dostęp do Ender Chesta przez telefon. Przyspieszyć przechodzenie między szefem a krową można po prostu set home'em u szefa. No a teraz praca górnika. Górnik ogólnie wiadomo co, wchodzimy do kopalni i kopiemy różne surowce, które się tam spawnują. Mamy oczywiście różne rodzaje surowca. Najbardziej interesujące jest to, że w informacji pisze, że w tej pracy nie zarabiam. Gówiłem się, jak to po prostu zinterpretować, nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Ale dobra, przejdźmy do tego, co udało mi się tutaj zebrać. Przez około 8 minut, nie bardzo mierzyłem, ale myślę, że to było jakieś 8 minut, zebrałem 80 węgla, 4 złota, 2 żelaza, 39 redstone'a i 2 emeraldy. Przy czym żelaza i emeraldów nie mogę sprzedać, bo to jest mniej niż 4 sztuk. Po prostu nie mogę tyle sprzedać, więc to się zaokrągla do 4 sztuk wszystko. Żadnych sztuk niepodzielnych przez 4 nie można po prostu sprzedać. No i ceny tutaj ogólnie widzicie może na filmie, które tutaj wam przygotowałem właśnie z tej pracy, w ogóle na każdej również to jest przygotowane. Tam są ogólnie ceny na te surowce. No i z tego, co ogólnie mogłem sprzedać, czyli tych podzielnych przez 4 wartości, otrzymałem tutaj 90 zł, co na minutę daje około 11 zł. Przy czym to jest bardzo powolna praca, jak widać 8 minut to mi nawet zajęło. No i trzeba ogólnie się dużo rozkopywać, żeby to cokolwiek znaleźć mocno wartościowego. No i teraz następna praca, czyli policjant. I tutaj już zalecany, rekomendowany i ewidentnie wszystko zalecane pod samochód. Samochód jest po prostu musi być. Miasto jest tak duże, że trzeba się po prostu przemieszczać samochodem, żeby złapać jakiegokolwiek złodzieja i dość szybko sobie to załatwiać, całą tą sprawę policjanta. Na początek trzeba ogólnie kupić kajdanki, kosztują one 10 zł. No i potem chodzimy sobie po mieście i łapimy złodziei po prostu klikając na niego tymi kajdankami. I za złodzieja stawka jest stała, czyli 20 zł. Tutaj musimy odjąć koszt kajdanek, czyli za jednego złodzieja możemy zarobić 10 zł. No oczywiście możemy przyspieszyć całą pracę policjanta ustawiając sobie set home'a u szefa. No i tutaj oczywiście napisałem, że praca jest dość powolna. Po prostu trzeba jeździć po tym mieście i szukać tych złodziei. Wiem z informacji, 3 na mapie. No dobra, następna praca to jest ogólnie drwal. No pierwsza praca, którą ogólnie wybrałem na serwerze. Cena za jeden blok tutaj nie przekracza jednego złotego. Kamienną siekierą przez około minutę udało mi się w ten sposób zarobić 35 zł. Jaką siekierą kopię, ma bardzo duże znaczenie, bo można sobie znacznie przyspieszyć tą pracę. I wydaje mi się, że chyba tu jest największy zarobek, jak to zanotowałem. No pamiętajmy oczywiście o koszcie siekiery. No i siekiera diamentową można sobie kupić i w sumie można zaszaleć. No to sobie już ogólnie policzcie, ile możecie zarobić. Kupujecie jakąś siekierę, nie wiem, pamiętam, chyba 8 stówek. No i kopiecie sobie tak z jakieś 1000 razy i mamy rzeczywisty zarobek po prostu na drwalu, więc nawet jest nieźle. No i następna praca to jest nurek. I dlaczego mówiliście, że ona jest bardzo opłacalna? No i nie wiem. Żeby w ogóle pracować w branży nurek, trzeba podejść do testu, który kosztuje 500 zł. I teraz na filmiku widzicie, jak ten test przejść. Po prostu. No po prostu trzeba przepłynąć tor przeszkód. Nie trzeba się nawet martwić o powietrze, bo się nie ginie pod wodą. No i powinno się dostać nasze wynagrodzenie, znaczy naszą po prostu możliwość wyrobienia karty pływackiej. No i ogólnie praca nurka polega potem na zbieraniu mchu z dna rzeki. Za jeden mek jest od 1 do 3 zł. W minutę przy dość szybkim tempie szukania i przebywania w jakichś tam po prostu różnych miejscach udało mi się zarobić 12 zł. Nie wiem dlaczego niektóre mchy nie można skopać, zwłaszcza te przy brzegu. Pewnie nie zostało to jakoś ustawione, więc najlepiej na dnie rzeki. I coś widziałem, że są jakieś muszle. Ich sprzedaż kosztuje 50 zł.
Natomiast ja nie udało mi się zebrać takowej muszli. No i oczywiście praca jest dość powolna, więc minuta, szybkie tempo, 12 zł. No ale może być również wolniejsze tempo, bo można sobie nie znaleźć takich kandydatów na mech. O. No teraz może pracę dla VIP-ów. Czym jest zbieracz kory? Zbieracz kory jest to po prostu praca, której po prostu chwytam nożyczki i ścinam korę. Jeśli dobrze pamiętam, to było w jakiejś nowszej wersji Minecrafta już wbudowane, że można zbierać sobie korę. Więc wykorzystanie tej nowości po prostu poszło tutaj w pracę, jakkolwiek to zabrzmiało. No i cena za sztukę takiej kory to jest 2 zł. Nożyczki kosztują jak standardowo 50 zł. W minutę tutaj zebrałem 12 sztuk, w równą minutę 12 sztuk, co daje 24 zł. No i nożyczki tutaj trzeba powiedzieć również, że wystarczają na 238 użyć, jeśli tutaj dobrze, nie jest to jakoś losowe. Wydaje mi się, że nie. Nożyczki wystarczą na 238 użyć. I tutaj troszeczkę ciekawostek, że jedno użycie to jest jeden kawałek kory, przy czym kopie się go do takich wartości, tak jakby mówiąc progres kopania jednego kawałka kory. I dopiero jak dojdzie do 5, to wtedy zostanie zebrany kawałek kory. I jeżeli mamy to przełożyć na żarobki, to 238 razy 2 to jest 476 zł. Zużywamy całe nożyce, zbierając 238 kawałków kory przez 20 minut. W realny zarobek to jest 426 zł, bo odejmujemy jeszcze koszt nożyczek. No i jest to oczywiście dość szybkie i taka praca typowo kopanie nawku. No i ostatnią pracą, która to jest tutaj dla VIP-ów, to jest lekarz. Jest to praca bardzo mobilna, ponieważ polega na tym, żeby po prostu leczyć pacjentów w lokalnym szpitalu. Cena jednego leku to jest złotówka. Średnio za wyleczenie pacjenta otrzymuje od 3 do 4 zł. To oczywiście obliczyłem w takie średnie, że zdobyłem od 1 do 10 zł na jednego pacjenta. Więc maksymalnie tutaj zdobyłem 10 zł. Wydaje mi się, że mogłyby być te wartości większe, nie sprawdziłem tego. Ja mówię tylko to, co udało mi się samemu sprawdzić na jakieś 10 prób powtórzeń. No i w 8 minut jestem w stanie tutaj uleczyć jakieś 10 pacjentów. Tym samym zarobiłem 30 zł, a to oznacza, że na minutę mogę zarobić około 4 zł. No i oczywiście uwzględnimy to, że może tutaj był jakiś błąd statystyczny, jak to ja bardzo fajnie kiedyś nazwałem. I po prostu to jest po prostu losowość i naturalnie rzecz ujmując, trudno temu zaradzić, najlepiej to samemu sprawdzić pewne prace. I teraz pewnie myślicie, że powiem, która praca jest najlepsza. Ja mógłbym ewidentnie wstrzymać się z tą decyzją, bo prace są naprawdę różnorodne. Niektóre po prostu mają stałe ceny, niektóre są losowe, a jeszcze niektóre bardzo powolne albo po prostu takie dość niestandardowe. Więc troszeczkę to by było niesprawiedliwe względem takich jakby średnio trzech konkurencji pracy. Wybranie jednej najlepszej po prostu. To jest po prostu jak wybranie, że Android jest na przykład lepszy od iOS-a. Coś takiego, na tym by to wtedy polegało. Po prostu prace są tak różnorodne, że trudno jest wybrać tą jedną najlepszą. Bo niektóre po prostu nie są zależne od jednej minuty, tylko mają po prostu swoją własną stałą cenę na jakąś tam jedną sesję, zależną od jakiegoś itemku. Które prace przede wszystkim rekomenduję. Zobaczmy, śmieciarz tutaj zebrał 13 zł, mechanik jakieś średnio 15 zł, no to tutaj jest trochę więcej, ale to jest losowe, bo śmieciarz jakby stały. Strażak może być dobry, w jednym miejscu można 30 zł, jeśli nie będzie za dużo ludzi. To są w ogrodniku, też jest nawet nieźle. Górnik odpada raczej, policjant też odpada, ale mimo to, że ma stałą cenę, jest powolny. Drwala mogę ewidentnie polecić z siekierą diamentową, albo po prostu trzeba wywarzyć sobie odpowiednią cenę, może nawet żelazna siekiera trochę lepiej sobie poradzi. Nurek jest raczej słaby, zbieracz kory też jest nawet niezły, ale to jest oczywiście dla VIP-ów, a lekarza też nie polecam. Więc mogę ogólnie pracę polecić, no możecie zostać nawet przy strażaku, mogę nawet ogrodnika delikatnie polecić, lekarz może też zostać w moim poleceniu i w zasadzie ja tą pracę raczej wybieram. I mogę wam ogólnie polecić drwala, jak sobie dobrą siekierę kupicie. No więc nie ma jednoznacznie jednej pracy, która jest najlepsza. Po prostu jest pewne prace, które mogę polecić. To chyba tyle. Więc myślę, że może film wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Polecajcie ten film przede wszystkim każdemu, kto chce się dowiedzieć, jakie są na prace najlepsze. A na następny odcinek, już tym razem czwarty, oczekuję jakieś 55 łapek w górę, taka niestandardowa liczba.
ale myślę, że wam się to uda. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na moim kanale, zostaw oczywiście suba, a ja mówię dzięki, na razie, no i cześć.